Czołem, czołem, czołem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dobra, odpalamy. Franco. Czy rozpocznę całkowicie od samego początku wgrywanie, bo... O, czekaj. Lądowanie z tego pokoju obok, ale nie wiem, o co chodzi. Ja tu mam ciszę. Dobra. Gra się wgrywa. Mam nadzieję, że słychać też to, co na ekranie. Nie tylko mnie. Co, nie widzę waszych komentarzy. Muszę przewijać cały czas. Trochę mnie to denerwuje. Dobra. Wgrywamy gierkę. Postanowiłem ją dzisiaj tak wgrać, a nie, że zaczynamy od samego, już samej rozgrywki, bo jest demo i jest też śmieszne, są śmieszne zabezpieczenia, bo się wgrywa. Adrian, czekaj. Są śmieszne zabezpieczenia, z nimi też jest fajna historia, dlatego pomyślałem, że przejdziemy przez cały proces ładowania gry, tak jak kiedyś na Amidze. Więc czekamy. Ma być czarno, bo się wgrywa gra. Dobra. Jest wizja, chyba jest już, nie? Franco trzasnął przeciwnika z kopa. Dobra. Powiedzcie, czy mnie w ogóle słychać i czy słychać muzykę w grze, czy dźwięki są ok, tak jak trzeba, bo to jest zawsze problemy. Dobra, to przeczytam historię. Był rok 1987. Szczecin, bliżej nieokreślonej dzielnicy, w otoczeniu obskurnych slumsów i smrodzie wyschniętych fekali, w mrocznej uliczce pojawiły się dwa ledwo zauważalne cienie. Gnane niepewnym krokiem wzdłuż pokrytej kostką nierównej ulicy. Gdzie jesteśmy? Odezwała się jedna z postaci. Nie mam pojęcia, nigdy tu nie byłem. Shit, syknęła któraś z postaci. Zbywajmy się, słyszałem, że lubią kręcić się tu lumpy, a ja nie chciałbym. Coś tam z kosą, że nie chciał oberwać z kosą. Nastała cisza i prócz stukotu miarowych kroków usłyszeć można było szum wiatru przeszukującego opuszczone mieszkania ulicy. Gdzieś z tyłu rozległ się szum. Ryk cywilizacji w centrum miasta, lecz tu w slumsach panował niczym niezmącony spokój. Dobra, chłopaki widzą, tutaj się kręcą po jakichś dziwnych, mglistych dzielnicach. To tak dla wolno czytających musimy czekać, bo... O. Nagle obu przechodniom serce zakołotało głośniej. W tej dziwnej uliczce i prawie w centrum miasta, lecz tak starej i opuszczonej, nadającej w atmosferze obraz jakby z horroru, rozległ się głośny chichot. Po chwili zaś kły, niczym leśne demony, wyłoniły się mocno zbudowane ludzkie postacie. Kto to pisał? Genialne. Głośny chichot, klocek się chicha. Rozległ się ryk. Witajcie, szczochy! Przyszliście po śmierć? Co? Nie wiecie, że foterem klocka? Przerażony młodzieńcom zahuczał w uszach głos
potężnego napastnika o twarz mordercy. Nie znamy Klocka, pozwólcie nam odejść. Klocek, to ja, Durgiel. A to moi ludzie, a oni z kolei mają swoich ludzi. Nasza organizacja jest największą w mieście. Kto się ze Szczecina, to dajcie znać, czy znacie Klocka. Chodzi o taki Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, trochę szycha i szef wszystkich szefów. Nie ma spoilerów. Kiedy skończył rozległ się dźwięk otwartej sprężynówki. Jeden z młodzieńców, widząc to, nie wytrzymał i zaatakował napastnika. Drugi młodzieniec, zanim się zorientował, o co chodzi, leżał już na ziemi, odurzony gazem paraliżującym. Kurczę, gaz paraliżujący. Znowu ze Szczecina. Czekamy na rozwój wydarzeń, bo robi się bardzo gorąco. Chłopaki weszli na teren Klocka. Tu się biją. O ja! Minęło 20 minut. Luisa była pusta, nie licząc dwóch ciał leżących na jej środku. Po chwili jedno z nich utknęło się. Alex! Alex! Drugi był martwy. Kurczę, zabili Alexa. Czy co wiecie, że ja tego nigdy nie oglądałem? Nie wiedziałem, że takie długie jest to intro. Zdaję słuchy, że mnie trochę ci. Mnie trochę słychać słabo. Dobra, zaraz podłośnimy. 5 lat później, jeden z dwóch, który przeżył, szykował się do misji. Misji, która musi zakończyć się wygraną. Która ma na celu unicestwić bandę, która odebrała mu przyjaciela i która teraz miała za to zapłacić swoją śmiercią. Gdy obiecał mu to, obiecał, że to zrobi. Choćby miał zginąć i... Nazywał się Franco. Franco Mściciel. Kurczę. Dobra, zaraz będę ściszał muzyczkę albo siebie podgłośnie. Pewnie muzyka ściszę trochę. Bo zobaczycie, że ta muzyka pewnie tak jak w Zorro. Dobra, czekajcie, teraz to ogarnę. Szybciutko. Tyk, 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 tyk. Dobra, tutaj damy tak. Mnie się już głośniej nie da. Dobra, powiedzcie, jak teraz mnie słuchać. Mam nadzieję, że ciut lepiej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, teraz tak. To jest fajna historia z tymi kodami, bo jak dostałem pierwszy raz tą grę, to przegrywałem ją z oryginału. I nie wiedziałem, że jest takie zabezpieczenie. Latałem do kolegi kilka razy. No i wreszcie pożyczył mi taką karteczkę, która miała taką właśnie szachownicę, jak tu widzicie po lewo i po lewej, z różnymi kolorami. Siedziałem pół wieczoru, rysując właśnie coś takiego i biorąc kredki, przerysowywując różne kolory na tą szachownicę, żeby mieć takie kody jak z oryginału. No wiecie, 90 któryś rok to ksero kolorowe nie działało, nikt nie myślał nawet o skanerach kolorowych, więc to w ogóle nie istniało chyba tak po prostu w domach u ludzi. No, a teraz mamy pirata i wszystko działa. Dobra. To wgrywamy dalej gierkę. Dobra. Co to za ustawienia mamy? Muzyka, tak, bas. Co to robi? Akurat nacisnąłem, jak basów nie ma. No, zostawimy jak jest. O. A. Damy tak. Dobra. Takie dziwne jest trochę, bo można wybrać i Alexa, i Franco, ale Alex nie żyje, więc gram Franco.
dla spójności scenariusza. Błąko! Błąko! Dobra. No co jest dyskietka? Wgrywaj się. Nie wgrywa się dyskietka. Trzeba manualnie. Wiecie co? Ja tu szybko zrobię taki myk w emulatorku, żeby nam łatwiej było zmieniać te dyskietki. Nie przygotowałem się do dzisiejszego streamu. A to wszystko przez zeszły tydzień, bo nie mogłem streamować, bo byłem tak zarobiony. I dzisiaj nie sprawdziłem. Poszedłem na łatwiznę troszeczkę. Myślałem, że wszystko będzie dobrze działać. Dobra. Teraz powinno już wszystko grać. Wow! Tego nie widziałem nigdy. Co to się stało? Okej. Wgrywamy grę jeszcze raz. Bo to nowość jest dla mnie. Nie będziemy szli przez całą historię Franka. Postaramy się to jakoś szybko grać. Gra się wysypała. Nawet przed wgraniem. Tak to jest, jak się gra z piratów. Dobry ten, dobre doświadczenie. Dobra, szybciutko. Przewiniemy demo, więc powinno to pójść troszeczkę szybciej. Teraz się musimy popatrzeć na czarny ekran. Dobra, to powiedzcie mi, jest ktoś ze Szczecina? Bo ja się troszeczkę czytałem o tej grze, robiłem taki jakby background check. No i fajna historia jest, bo te wszystkie miejscówki, które tutaj są, te wszystkie trzy etapy, to no one są, to są faktyczne miejsca gdzieś w Szczecinie. I znalazłem jedno z nich, nie pamiętam jak się ulica nazywa, Baryły? Coś na B chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I słuchajcie, jest cała jedna lokacja, cały pierwszy etap, tak jakby przeniesiony żywcem z gry. Czyli zaczynają się bloki, potem jest jakiś sklep z połem, potem się przechodzi koło jakiejś budki. To wszystko na Google Maps i na Google View jest. Więc można sobie to samemu obejrzeć. Przyspieszamy. Powiem wam, jaka to jest ulica, bo dzisiaj mam ją zapisaną, czekajcie. Ulica nazywa się na Rydla, nie na B, przepraszam, na ulicy Rydla. I tam na ulicy Rydla znajdziecie takie wysokie bloki. No i potem jakbyście szli w prawą stronę, tak jak w samej grze, to faktycznie te wszystkie rzeczy, te wszystkie miejscówki tam są. No już odnowione, wiadomo, nie, to nie są lata 90, ale wszystko jest tak, jak było. Co to zrobię, tak bo ten. Te basy będą trochę przygłuszone i będzie muza też. Dobra, gram ale tym Franco. Franco! Franco! Dobra, czekajcie. Ja no nie wiem o co chodzi, ale gra się nie ładuje. Nie podoba mi się to. Dobra, jest ok. Żonglować dyskietkami co chwilę.
Let's go! Let's go! Dobra. Jesteśmy w grze. Mamy 3 życia. Czekajcie, co tu się... Dobra, to jest piącha. Sam ten, sam fire. Fire i dół to jest kop... w jaja. Góra i ten to jest takie coś. Tak łapiemy. Okej. Okay. Let's go! A, tak jak tą grę pamiętam. Najbardziej podobają mi się te wszystkie rysunki, takie jak w tym, jak z Painta. Dobra. Pamiętacie może, jak ta gra jest długa? Wiem, że są 3 poziomy, to pamiętam, bo jest 3 bossów. Fire to chyba łapisz i z kolanka walisz. Dobra, będziemy próbować. Brykaj. Brykaj. O, o. Dobra, do góry to jest przerzut. To było przydatne. Czekajcie, jedno, że wszystko zrobię. Fajne osiedle. Godzinę, półtorej? No, to akurat będzie na stream. Świetnie. Let's go! Let's go! Będziemy tak przerzucać wszystkich. O, ten mnie goni. Dobra, czyli co, mamy skina w shortach i w glanach, albo jakiegoś innego. Tutaj widzę w oknie takich trochę Kim Un-jin z pieskiem. Ktoś tu zaparkował szybko. Leciał do domu. Let's go! Klocka szukać. O. O. Niektórzy jeszcze... Tak? Dobra, spróbujemy kopniaka. O, patrzcie, Doman. Pamiętacie tą grę? Też od tych kolesi, nie? Doman był dobry. Policja. Ci policjanci wyglądają, jakby mieli miecze. Takie pirackie. Tak, o barbarzyńcach. No taki Conan. Conan bardziej. Ale Bohemian z siekierą łaził takim, z toporem. Sie. Strasznie mi się podobają te postacie. Nie wiem, czy są tutaj... Cześć, Krzysiek. Czy są tutaj może ludzie, którzy słuchają metalu? Jest taki zespół Tiamat. I właśnie mi się skojarzył, że jeden z tych kolesi, którego właśnie tutaj teraz poturbowałem, wygląda jak wokalista, ten taki łysy w okularach. Dobija ich jak leżą. Jak się dobija?
O, ale mi zdzielił pałą. Au. Czekajcie, bo nie mogę się wydostać z objęć policji. Kościół, weź. Wcale nie spoko. Dobra, spróbujemy zaraz dobić kogoś. Let go! O, karataka. Idzie goś na trening w ogóle. Do tego. Kobra Dojo. Kobra Kai. Oja! Tutaj nie musisz iść do swojego sensei, ja cię nauczę. To jest najdłuższy samochód chyba na osiedlu. Kombi 4. O, drugi z treningu wraca. Dobra, to wiecie co? Czekajcie, bo tutaj jak zrobię reklamę takiemu Dandori Dojo z Podczęstochowy, który prowadzi chłopak mojej siostry. Jak nie chcecie tak kończyć, to musicie się zapisać właśnie do niego. Bo on uczy prawdziwego karate, a nie tutaj takiego czegoś. Wow. Kurczę, ile policji, jak GTA. Cześć, dobra. O, nie mogę go tak. Spróbuję ich jeszcze raz tak trochę ten dobić, jak będą faktycznie na ziemi leżeli. O, tamten się już wykrwalił. Wiecie co? Ta muzyka jest tak monotonna jak w Zorro. Zapętlona trochę. Let's go. O, dzięki Kamile, faktycznie będę szedł w prawo. Ale nie. Właśnie potem gdzieś się idzie w inną stronę, w lewo też. Można się bardzo łatwo zgubić w tym labiryncie blokowisk. Nie jest takie, wiesz. Wydrukowałem sobie mapę. Synek. Ten tutaj jest cwany, ten Zbigniew z wąsem. Umie unikać tych ciosów ze skoku. Au. To nie tak. Jest etap z maluchem, faktycznie jest etap z maluchem. Jedziesz i przejeżdżasz babcię chyba, nie? O, i tak wracając właśnie do tego całego opisu tej dzielnicy. Słuchajcie, ona jest tak dobrze odzwierciedlona, że faktycznie nawet są takie miejsca typu właśnie tutaj ta uliczka. Po streamie jeszcze dzisiaj ją odszukam i wrzucę link do Google View.
Ej, gościu, nie uciekaj z tym kolczykiem. Kolczyk taki z lat 80. fajny. Let's go! Let's go! O! To się napija teraz. Straszne emocje. O! Word Software to jest firma, która zrobiła tą grę, a Mirage to był wydawca. Metal chyba jest ten tutaj w jeansach. Nie wiem, trzeba gdzieś dopasować do subkultur różnych tych gości. To był skate, tutaj leżący po prawej, ten bardziej jak metal. Ci z tyłu nie wiem, dlaczego chodzą w pół nago, ale okej. Okay. Właśnie, gdzie było Spadaj Pierdoł? Jeszcze nie było tego tekstu, nie? Let's go! Synek. Złe rzeczy będzie robił. A, dobra, idę dobić. Au. Wow! Dobijanie jest dobre. Czekajcie. Au. Nie, ci goście to chyba graficiarze są, albo coś od breakdance'a, bo tak się składają i trzymają w rękach puszkę. Albo skate, no. Da. Tutaj widzę ta przyczepa kempingowa na kółkach. Z zapiekankami. Duby z opieksa z grzybami poproszę. Z pieczarkami, z keczupem. Najlepsze zapiekanki w Częstochowie były w drugiej alei. Przy takim... miejscu, co się nazywało PTTK. Najlepsze zapieksy w mieście. To tak. Ciekawostko o zapiekankach. Czterdziestu już. O, dostałem życie. I energia mi się odnowiła. I spotkałem Jacksona. Jo, ile się dzieje. Nie, w Częstochowie najlepsze. Dobra, skate, przelatujesz na drugą stronę. Czy oni krzyczą Juchu czy Jezu? Jezu! Społem Helios. Dobra. Tak, ktoś stoi na otwarcie. Czeka. Klocek the best. Let's go! Aj. Chciałem cię dobić, gościu. Yeah.
O, właśnie, miałem wam powiedzieć. Wiecie, że jest druga część w produkcji? Franco 2. W ogóle jest niezła historia, bo to był projekt, został odpalony na tej całej takiej crowdfundingowej platformie. Wspieram to. Chyba w 2014 czy coś takiego. I no i się do dzisiaj ciągnie to tam. Są jakieś screenshoty, zmieni się już wydawca, ludzie są wściekli, bo czują się oszukani, a końca nie widać. Więc ewentualnie chyba zobaczymy drugą część. Jak nie dłużej, więcej niż 2-3 lata. Wydaje mi się, że... No, to dokładnie tak będzie, jak z Duke Nukem Forever. Ci pierwsi wydawcy, to na początku to miał być taki mały projekt, w sumie jakaś typu gra indie. Tam na Facebooku pisali ludzie, że to jest ekipa 3 osób, która tam robi tą grę, gdzieś tam dostali prawa do niej, ale że mają też swoje normalne prace, a to wszystko to robią hobbystycznie. Trz. I chyba ich po prostu przerósł ten projekt, no ale wiecie, wiele osób mi zaufało, bo zebrali ogromną chyba tą kwotę pieniędzy w bardzo szybkim czasie i nie spełnili tego, że nie dostarczyli gry. No i teraz ktoś to wykupił. Jakaś też firma, która robi gry, ale nie, jakieś chyba mobilne czy coś takiego. Więc no nie wróżę tej grze z jakiejś tam lepszej przyszłości, ale zobaczymy. Let's go! A karateka mnie dorwał. Kościu, nie. O! Czekajcie. To nie tak. A, dobra. Dół i prawo. I robię taki kołowrotek. I dół i lewo w drugą stronę. Spoko. Bardzo mi się podobają te pojazdy, takie rozciągnięte limuzyny. W Szczecinie wszyscy jeżdżą limuzynami. A sobie trochę. Chcecie dobić, gościu. Kurczę, strasznie długi ten etap jest. Już tak idę i końca nie widać. Let's go! Tak, Zang jest z długimi włosami. O, jest! Jest facet z diamatu. No właśnie, zabiłem faceta z diamatu. O, nie! Tak, ale łysy totalnie wygląda jak ten gość. Au. Czekajcie. W ogóle Franco chodzi trochę jak Michael Jackson, nie? Tak się ślizga po asfalcie. To te czerwone podeszwy. Dajcie się nabić, tylko. To jest znowu pan z diamatu. Go!
przerzucanie jest naprawdę dobre, bo zawsze gościa z tyłu jeszcze mam szansę uderzyć. Ajo. Muszę pamiętać o dobijaniu. Co jest? Dobra. 62 już zabiłem. O, Skate przyszedł znowu. Że na przykład w tych właśnie czasach amigowych ja bardzo lubiłem takie gierki typu, że idziesz w prawo, w lewo i po prostu pierzesz wszystkich, wiecie, coś a la Golden Axe albo takie gry z automatów. I chyba w sumie do dzisiaj lubię. Bo nawet teraz ostatnio wyszła jakaś nowa gra w takim stylu, to Street Rage, nie pamiętam tytułu. Czwarta część czegoś. I chyba jest tytuł Rage. Też taki właśnie beat'em up. Rage Street? Street Rage? Nie wiem, nie pamiętam. Let's go! Yeah. Oh. Nie, za tydzień dalej myślę o zrobieniu tego streamu z Life and Dead i z operacją. Bo może być całkiem śmieszne. To sam zawsze chciałem przejść ten Life and Dead właśnie. Czekajcie, muszę zmienić dyskietkę. Dobra. Może będzie jakiś przerywnik. Tak, był kanon, ale nigdy nie skończyliśmy kanon folder. Muza się zmieniła. Zaczynamy drugi etap może. A nie, bossa jeszcze nie było. O, patrzcie, sklep Commodore. Sorry, tak przełączam wam muzykę ciągle, ale żongluję dyskietkami trochę. Ninja był prawie skończony. Doszliśmy do ostatniego etapu, tam było ich strasznie dużo i polecieli po bandzie, więc... No właśnie, muzyka inna. Coś się będzie działo, coś jest na rzeczy. Dobra. Boss? Hej, śmieciu! Kto ci pozwolił deptać po moim chodniku? Sram na twój chodnik i na ciebie. Te teksty są po prostu... Zaraz twój mózg znajdzie się na tym chodniku, dupku. Wyskocz, brudasie. Dobra, boss. Nie, moja głowa. Nie, moja głowa. Moja głowa. Moja głowa.
naprawdę silny gość. Kto was w ogóle upierał? Czekaj. Tak nie bij, facet, bo mi się zaraz życie skończy. Fajnie mu się nogi zawijają. A, faktycznie, trzeba go bić, jak będzie leżał. Dzięki, Adrian. Życie straciłem. Spoko. Mam jeszcze 3. Czemu musisz się zatrzymać, gościu? Musimy cię trafić. Ej! Nie udało mi się go dobić. Nasikałem na niego i nie widać. Jak ta gra przeszła cenzurę, ludzie? Co za czasy w tej Polsce w latach 90. były? Jak tak można? Gdzie jakieś PEGI 18 i inne rzeczy, no? Wstyd. Wstyd. Takie brutalne gry. Taka przemoc. Prosto z kraju. No niesamowite. 3,50 jak kucał. Dobra, mamy kod. Cent. Przepraszam panią. Nie chciałem. O, i babcie też nie. Ajajaj. O, czekajcie, teraz energię przy tym. Babciu, gdzie na pasy przecież, no. A. Babcia, zgasiłaś mi samochód. Dobra. Oj, babcia snu. Nie, to nie babcia. Ej, nie. To się nie powinno odczyć. Co ja robię, ludzie? Ajajaj. Proszę pamiętać, zielonych nie przejeżdżamy. Przejechać. Babcia. Wiesz, jak to jest trudne, Marcin? Patrz, gaśnie mi auto cały czas. Tego już nie kontrolowałem. Wyskoczyła nagle. Wyskoczyła. Ach. Na 10 lat. Tyle od losu, ile przejechałem, to chyba wciąż ma pierwszeństwo wszędzie. Wiecie co, z tymi babciami to taka prawdziwa historia. Moja babcia taka była. Ona zawsze powtarzała, jak jestem na pasach, jak ja przechodzę, to wszyscy się mają zatrzymać. No i tak przechodziła, że pewnego dnia koleś jechał i ją walnął na pasach i złamał jej rękę.
tyle było. To wiadomo, wina faceta była, bo babcia dynamicznie nie wtargnęła na tą ulicę, ale nie była ostrożna, do tego zmierzam. Let's go! O, pamiętacie takie budki? Ja pamiętam. W Częstochowie było takie miejsce, kwadraty. To była taki plac. Znaczy nie plac. Centrum miasta, gdzie zatrzymywał się, był przystanek tramwajowy i w takich budkach sprzedawali papierosy. I można tam było kupować też papierosy na sztuki. 20 centów, 20 groszy kosztował chyba jeden papierosek. O, wiem kto to jest Gotrek z Warhammera. Gra ktoś z Warhammera? Mały punk. Let's go! Let's go. O, czekajcie, tu jakiś ten idzie. Z wąsem, taki jednolwek trochę. Let's go! Ten to się chyba za nami z tej drugiej dzielnicy przywlókł. Złapał się tego zderzaka w maluchu. Zjadł hamburgera. Let's go! Ło, wojsko wysłali przeciwko mnie. Teraz bijemy punków, skinów wojskowych, policjantów, szczeciński McDonald's. Wszystkich na kubkę przerzucamy. Burger House. A tu kolezie bagietkę. Jakieś oszukańcze to. Au, 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 au. Gościu, czekaj. Aj, aj. Wiecie, co w tej grze jest takie dziwne, że jak zaczyna cię przeciwnik atakować, upadniesz i wstajesz, to nie ma tego momentu, żeby się w ogóle od tego uwolnić. I don't like it. A faktycznie powiedział, że rządzi na mieście. Miał wszystkich. No to przecież taki mafiozo, że... Puchatek, o, sklep Puchatek. Jest księżyc i słoneczko. Bardzo ładnie. Ojej, panią zrozwaliłem. Dziecko nie chce wyjść z Puchatka. Nie wyjdę, mamo, bez zabawki. Nie. Kup mi Freddy'ego Krugera z tej tu z wystawy. To chyba Freddy Krueger jest, nie? Tak wygląda. Tak, i na szybienicy jakiś kubuś Puchatek czy coś innego, tam dynda. Tutaj widzę, Chińczyk sprzedaje.
Azjata. Ma magnetofon, koszulki, ktoś wgrywa dyskietkę, amigowy ekran pierwszy, drugi ten zegarek, jest godzina 7. Okej, okay, tu jakiś mecz się rozgrywa. Tutaj żebrak, czka. Let's go! Dobra, rozwaliliśmy wszystkich. Domar, stereo, audio, wideo, hi-fi, TV sat, Guns N' Roses, shit. Okej. Okay. JVC. I igrzyska olimpijskie w Barcelonie. Prosto tutaj na ulicę. Czyli co, 92 rok, tak? Co on gada? O, właśnie, chyba się wyrwać, wiecie. Aj, gościu, puść mnie. Dobra, trzeba się ewakuować sobie. Ajajaj, coś mi nie idzie. Bardzo nie idzie. Niedobrze. Dzięki za pytanie, że jest fajna, fajna. Ale powiem, jak na polską produkcję. Klasa, klasa. Let's go! Jezu! Dobra, to już wiem, co krzyczy. Cały gang. Gang Zangiewu z Street Fightera mnie atakuje. Ludzie. Nie podoba mi się to, bo czuję się strasznie osaczony. Fryzjer męski. Let's go! Dobra, tutaj ten gość mówi zatłukę. Zatłukę, zatłukę. To taki Frank jest bardzo wyluzowany. Zawsze jest spoko. Biją go, nie biją. Sklep z dewocjonaliami. Tak,
Częstochowe trochę. I zaraz monopolka. Let's go! Tak wygląda, jakbym musiał trochę zdwoić tych co silniejszych, żeby mógł ich dobijać, bo niektórych się nie da od początku po jednym ciosie, jak leżą, dobić. O kurczę, ten gość nie żyje, on ma gwiazdkę ninja w plecach. Wódka is good. Wódka is very good. Nawet pani babcia stoi tutaj w kolejce. Pan agent z KGB. Let's go! Wee! O, karateka wrócił. Z treningu. Kurczę, faktycznie trenował coś. Au, au, au. Nie syku, tutaj nie syku, bo nie mogę się wyrwać od was. Au, 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 au. Au, nie w szczepionkę, nie w szczepionkę. Denatów już mamy na koncie. Nieźle. Oczyszczamy miasto. Z ludzi z klocka. Dzisiaj nie mogę go teraz dobić. O, teraz. Dobra, to chyba jakiś gang faktycznie karateków jest. To jest trzeci. Prawie pod rząd. A kurczę, karateka z czarnym pasem. Ojenie. Ucieczka, ucieczka, ewakuacja. No, czekajcie, panu. Nie, nie tak, nie tak. Dajcie mi stać. Stracę życie. Się wyrwać. No patrzcie. Okej. Okay. Ci w czarnych pasach całkiem dobrzy. Ale nie dobrzy na Franco. Yeah. Załatwiliśmy cały Cobra Kai. Co tutaj pani się fusta stało? Korektorem się... Szminka, korektor. Pani jak stała, tak stoi, nieprzejęta. Żołnierz koło niej. Właśnie padł policjanta. Roztrzaskałem drugi żołnierz. O, au, 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 au. Oja. Ale sobie wskoczyłem. Bardzo mi się podobają te kaski tych policjantów. Normalnie jakby byli jakimiś astronautami.
Chodzimy do jakiegoś parku, widzę. Let's go. Let's go. Strzelać. Spoko. Dobra. Let's go. Spoko. Coś mi nie idzie dobijanie tych gości. Nawet jak podchodzę, to czasem mi się nie udaje. Okej, to jakoś teraz poszło. O. Let's go. Patrzcie, chyba przeszliśmy poziom, albo idzie ten, idzie walka z bossem. O, czekajcie, jeszcze raz trzeba zmienić dyskietkę i nową muzykę z nowymi mamy. Hop, hop. A, dziękuję, 1000 denatów, mówisz? Zapalę światło, bo trochę ciemnica się robi. Hop, i tutaj przełączymy. Tak, dobra. Ta babka to większa od ciebie. No jest. Jak oparta. Hello. Co drugi ząb ma? Jaką ma w ogóle łapę? I pierścienie jakieś białe. O. Aha. Dobra, to jest boss. I Amisoft. Jak ten background check robiłem o tej grze, to drugi boss, czyli chyba to ten będzie, to był właśnie szef firmy, takiej budy tak naprawdę, z budy / sklepu właśnie pod nazwą Amisoft, i to był pirat. Piraci wszystkie gry. Pan Piotr się nazywał i chyba goście z tego, z tej firmy mieli z nim beef jakiś, nie za bardzo się chyba lubili, no i zrobili go jako bossa. A może się lubili, po prostu go tak umieścili, nie wiem, nie wydaje mi się, bo był piratem, a oni robili w końcu grę. No tak czy siak, są zdjęcia tej budki gdzieś na necie i właśnie tego kolesia, i ponoć wygląda bardzo podobnie tutaj ta postać tego bossa. Co się tak gapisz? Po to mam oczy. Wow. No to nie widzisz, że jest zamknięte? Gówno mnie to obchodzi, nie kupuję u piratów. Zaraz mogę cię zniszczyć za tę obrazę. Tylko spróbuj, pierdoło. Chuj się władział. A, jest. Bohaj, fuck you. Dobra, mamy ten słynny tekst. Włochaj. Aha.
pan pirat, powiem wam, całkiem silny. Nie, ja głupio gram. Dobra, nie da się go jeszcze. Nic z tego. Dobra. Nawiązanie do krwawego sportu chyba. Kot drze. Dobra. To skończyliśmy drugi etap. Jest jeszcze jeden. Do końca gry. O, widzę, Zbyszek napisał, za chwilę będzie budka pira z kamisą. Sorry, nie widziałem tego komentarza od ciebie. No to faktycznie. Widzę, że dobrze pamiętasz tytuł. Oh yeah. Ale, ej gościu, zasłaniasz się babcią. Nie, no nie tak, tak bardzo nieładnie. Wow, przepraszam panią. Nie, nie przepraszam. Przejechałem. Gasło mi auto. Nie no. Tak się nie da. No. Zasłaniają się ci wszyscy źli. Niewinnymi przechodniami. A to był też zły. Babcia ochocze w ogóle jak na... Macha nogami śmiesznie. O, patrzcie. Nie. Przechodź, babuleńka. Dobrze. O, przepraszam babcie. Też można. O. A jak wszystkich, to wszystkich. Chciałem go jeszcze raz jeszcze tam tyłkiem malucha zahaczyć, ale nie udało mi się. Nie, 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 nie. Zabiłem dobrego, złego zostawiłem. O. Pani przejdzie, to ty. Oj. Dobra, nie jest źle. Mamy 4 życia, ponad pół energii. A i zgasł mi ten samochód. Dobra, jeszcze nie skończyliśmy. Jedziemy. Tak z nienacka wyszła zza krzaka. Przepraszam, drogie panie, proszę bardzo, przejdźcie sobie z tymi wózkami, nie wiem, z kiedy, z 45. Ej, no nie, dobra. O nie, kot. Musimy wpisać na nowo. Ups.
Wiecie, co dobrze, że chociaż się ta muzyka co etap zmienia, bo jakby miała być ciągle ta sama z pierwszej części, to byśmy tutaj pewnie zgłupieli trochę. Let's go! Czekajcie chwilę. Sorry, jeszcze się nie dorobiłem studia, żeby streamować. O nie. Ale słuchajcie, nie przejmujcie się, nic się nie stało, mamy przecież kod. Dobra. O co chodzi? O co chodzi? Oj, dupa, nie żadna dupa, wpiszemy kod i zaraz będziemy właśnie, dokładnie, kod jest drze. Jedziemy dalej. Nie panikujemy. To nie Moonstone. Trzeba było siedzieć cicho. Ach. Wiecie, tak jest, jak się gra z piratów. Tak z ciekawości, posiadał ktoś z was oryginalnego Franco? Siema, siema. Dobra. Teraz ciekawe, gdzie ja mam wpisać ten kod tylko. Naprawdę były na dyskietkach graffiti, było? Wow! Jak był stworzony? Nie był stworzony jako pirat. Stworzony jako pirat. Drze. No dobra, wpisałem. Słuchajcie, coś dziwnego się dzieje z tą grą. Dobra, wpisałem. Zobaczmy, czy się udało. Franco! A, dobra, chyba jest ok, bo musimy drugi raz wpisać te kody. Muzyka jest inna. Dobra, chyba jesteśmy w trzecim etapie. Norbert. A z Norbertem jest też historia długa. Nie będę opowiadał, może tak kiedy indziej opowiem. Ale niektórzy z Częstochowy znają Norberta.
teraz, słuchajcie, mi się gra, kurczę, nie ładuje. Tak jakbym musiał co zmienić, dyskietkę czy coś? Dobra, co sugerujecie? Robimy reset jeszcze raz. No, coś jest nie tak, nie? Okej, reset. O. Dziwne rzeczy się z tym Franco dzieją. Dobra, zobaczmy, czy teraz coś pójdzie. Trzeba było grać na oryginałach. Co do dwójki, to nie wiem, czy ona kiedykolwiek wyjdzie. Będzie się pewnie tak zmieniało to, że... ewentualnie skończy jako gra mobilna pewnie. Może w ten sposób. Nie wróżę jej raczej dobrej przyszłości. Bo zmieniła się nazwa, teraz się gra nazywa chyba Chudy i Franco, albo Skinny i Franco, jakoś tak nazwali teraz śmiesznie ten tytuł. Ale jest na Facebooku, tak, bo dzisiaj szukałem trochę. Dobra, czyli lewy przycisk i drze, tak? Franco! Dobra. I trzecia dyskietka. Hop. Dobra, chyba jesteśmy w domu. Udało się. Dobra, klocek. Szykuj się, gościu, bo... trzeba cię roznieść. Pewnie jeszcze będą się dyskietka numer 1 włożyć. O, nie. Dyskietka numer 3. Dobra. O nie, mamy 0 denatów i poziom trzeci, a 3 życia. No trochę kiepsko, trudno. Znaczy życiem się nie przejmuję, szkoda, że denatów mamy 0. Bo nie będę na liście. Nie pokonamy Norberta. A top 10. Let's go! Trafiliśmy na jakiś skład. O pancurów dużo.
pancur jakiś koleś a la surfingowiec w klapkach czy co? Jakiś taki różowy bucika. A co robi Kotoman? Nie znam kodu doma. Let's go! Słoneczny patrol, nie? Tak wygląda właśnie. Ze Szczecina. Okej. Okay. Nie, dobra, z trzema życiami też damy radę. Wszystkich z wyskoku, wszystkich, jak leci po prostu. Który sąsiad? Gdzie był sąsiad? Let's go! Bab kumpla. Cobra Kai wrócili. Mam respekt do tych, kurczę, karateków tutaj. No przecież mnie tagło i gość, że jeden. Patrzcie, co się dzieje. Uuu, szybko, szybko. O nie. Nie zdążyłem dobiec. Ale kurczę, ciosa mi strzelił. Te panki w sumie fajnie wyglądają. To są dosyć klimatyczni. Wardsoft i strzałka w górę. Ciekawe, czy to są koledzy, którzy zrobili tą grę. Michał nie widzi? Ja tu reklamę robiłem jego tego. Jego dojo. Au, 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 au. Logo PKS, no faktycznie. Dobrze, że jutro koniec świata. Okej. Okay. Złamie cię. David Hasselhoff powiedział. Ale kurczę. Czekajcie, bo tu już śmiejemy się, ale... Nie jest dobrze. Muszę się wyrwać. Wiecie co? Czy się okaże, że ja tej gry nie przejdę, bo mnie tak tutaj piorą. Wale Sejwa z Bultowlanki, Magda M, Double Dragon, dobra gra.
Tak, właśnie wiesz, że dobijam czasem, ale to strzałka i w dół ma być. Ale nie za każdym razem mi się udaje, wiesz? Teraz pewnie nie widzisz. Dobra, pan policjant jest. Pan żołnierz policjant jest bardzo niedobry. Wyrzucamy go za siebie. Trzeba było jednak wpisać ten kod do manu. Dobra, co to było? Wale save'a z budowlanki, tak? Okej, okay. Break sheet. A tak, będą ci, którzy będą pokazywać. Tam właśnie widzę, że czytałeś podobny artykuł. Zaraz mi Facebook zablokuje stream. Treści przeznaczone tylko dla widzów dorosłych. Robocop 3. Tutaj oni siedzieli w krzakach i dlatego ich było tego słychać. Teksty przerąbane. Chodź, zabawimy się. O kurczę, cały gang. Gang punków ekshibicjonistów. No nie. Co w tym Szczecinie tam się nie dzieje, ludzie? Płaszczowników. Płaszczownicy wracają. Teraz niedobrze. Patrzcie, kurczę, mam jedno życie. Jakaś masakra. Spadaj, gościu. No kiepsko, kurczę. Let's go! Z jednym życiem to... Muszę troszeczkę ostrożnie grać. To powiedziałem. Dobrze.
A, bo to jest gość z tego, z Beetlejuice, takiego filmu, posypany tym proszkiem wody. Mu się skurczyła głowa. Zasuszona. Szkoła podstawowa 18 w Szczecinie. Okej, okay, trzeba wygooglować. Let's go! O, ten wrócił. Mały skejcik z pierwszego poziomu. Aj. O, super, życie mi skoczyło jedno, to dobrze. Dobra, 35 denatów i dostajemy nowe życie. Pewnie kolejny po 70 będzie. Ajajajajaj, za wcześnie chciałem złapać gościa. Pani nauczycielka, tutaj widzę z okna, wystaje. Wy chudzikani, co tu się dzieje? Proszę się rozejść do domów. Może czeka na panka ten koleś tutaj klęczący. Klocek to dupa. ktoś tutaj chyba też ma beef z klockiem. Czyżby koniec etap? Nie, jakiś taki krótki ten etap, nie? Tak, to jest... Już to Zbyszka to czytałem, tak jak tam mówiłem wcześniej dzisiaj. To jest między osiedlem majowym? Nie, słonecznym. Jeszcze jakimś. To jest miejscówka. To już boss jest, tak? Wow, to ten etap taki dosyć krótki. Okej. Czekamy, czekamy, wszyscy czekamy. Klocek. Jest klocek.
Zostaw tego małolata, Kaleko. Mówiłeś coś przy odchodzie. Chyba nie wiesz, kim jesteś. Jestem człowieku. Wabisz się, klocek. Zaraz rozbiję ci łeb. Tego za wiele, szczeniaku. Chodź, Cfelu. No, jakie teksty. Au. Paka. Tysz. Fuck you. Nie, no jak? Alex nie żyje. Nie mogłem wybrać Alexa. No. Tutaj, wiesz... Ta... niespójność scenariusza jest straszna. Wkręca go w żurze. Ej, klocek, gdzie jesteś? Uciekłeś? Klocek, wracaj. Klocek się trochę... Klocek, uspokój się, nie biegaj tyle. Klocek, weź no stań w miejscu, chłopie. Zmęczyłeś mnie, ćwoku. Muszę chwilę odpocząć, a potem rozerwę ci dupę. Kurwa! Ej, aj, spadł. Dobra. Czyli patrzcie, nie zabiliśmy klocka. Klocek zabił się sam tak naprawdę. Klocek się wziął i... Ale wiecie, przynajmniej Franco jest czysty. Nie zabił klocka. To był wypadek. No. W sumie ma to jakiś sens. A jednak udało ci się. Udało ci się dlatego, że pamiętałeś ból sprzed lat. Ogrom twojej siły, woli, zmusił cię do zemsty. Do zemsty na ludziach niewartych ciebie, niewartych, aby żyć. Jezu, kto to pisał? Ta muzyczka. Klocek wpadł pod pociąg. Teraz odchodzisz. Odchodzisz, aby odpocząć i przemyśleć wiele spraw. Ale niech każdy brudny winowajca tego świata wie, że ty wrócisz. Wrócisz w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, by zabić. Wow. Franco odszedł w stronę zachodzącego słońca. Gratulacje. No dobra. Coś tu więcej będzie. Zobaczymy sobie napisy. Jesteś mistrzem. Jesteś zwycięzcą. Skład grupy World Software. Ten dzieciak to Tomasz Tomaszek, programista. Okay. Lubi strategie, symulatory i przygodowe. Fajnie. No nie, ja tutaj się śmieję. Kiedyś to było, wiesz... Ten pan to Mariusz Pawluk, grafik i animator. Dobra. Tak jak piszesz, jest śmieszne, bo jesteśmy starsi. Kocha walony, przemoc i krew gra. Co to są walony? A ten człowiek, Sławomir Brozek, muzyk. Dobra.
Lubi różne gry. No, tamtej fabuły faktycznie tutaj tak za dużo nie było, ale pewnie to inaczej się odbierało. To już wszyscy autorzy. Ej, słuchajcie, jak na trzech kolesi, całkiem fajna gra, naprawdę. Chcielibyśmy robić gry dla was. Dobra, róbcie. Czyli takie, jakie lubicie. Właśnie, kto to są walony? Niech ktoś napisze, co to są walony. Krwawe, brutalne, okrutne, bestialskie. Jezu, ci goście takie świry są, nie programiści. Przyjemne i miłe dla oka. Jest. A przede wszystkim oryginalne. Jakich jeszcze nie było. O. Chcesz nam w tym pomóc? Jasne. Kupuj nasze produkty legalnie. Chciałem, ale już nie było nigdzie, gdzie kupić Franco, bo jest 2020. A pomożesz nam i sobie. Tak, chciałbym kupić. Tak samo tak jak się skontaktowałem z twórcą Keiko i Kokosza. To tylko namiastka tego, co? Możemy zrobić wspólnie, jak będziemy kupować oryginały. Mówiąc o Keiko i Kokoszu, skontaktowałem się z gościem, który stworzył Keiko i Kokosza właśnie, żeby się zapytać, czy jest opcja kupienia oryginału. Ale nie ma szans. Jednocześnie dziękujemy firmie Mirage Software. Oraz... Oraz komu jeszcze dziękujemy? Tomaszowi Mazurowi. Okej. Program ten został wymyślony. To tak, no na pewno. Został wymyślony w 1992 roku. To by się zgadzało z tym Robocopem, z Barceloną. Wykorzystując wszystko, co planowaliśmy, otrzymałbyś około 12 dysków. O, nieźle, czyli tak jak Indiana Jones, Fate of Atlantis, to była najdalsza dyskietka. 1994, Szczecin, Made in Poland. Wow, nieźle, 2 lata robili kolesie tą gierkę. Na ekranie opcji wciśnij lewy klawisz myszki. I wpisz kod DOMAN. Dobra, wpiszę kod DOMAN, ale to dostanę 9 żyć. To lepiej jakbyście to powiedzieli na początku gry. Może byłoby łatwiej niektórym przejść Franco. Dobra, co teraz? Nacisnę guzik, uwaga. Koniec. Czarny ekran. Dobra, musimy rozprasować, co to są walony. Serio. O, mogę się wpisać jako drugi. Cicho. Bo się nie wa. Cicho, Bosie. Restart? Nie. Funko. Funko. No dobra. To byłoby chyba na tyle dzisiaj ze streamu. Patrzcie,
kurczę, prawie 2 godziny streamu było tak naprawdę. No i w przyszłym tygodniu widzimy się z jakąś nową grą. Ja się dalej skłaniam ku Life and Death, bo może być śmiesznie. Ale zobaczymy jeszcze. Dobra, to co? Dzięki za, że oglądaliście te moje dzisiejsze wypociny i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!